Wpadłaś w pułapkę, krzyknął Jasiu, śmiejąc się niczym szalony. Mysz, którą złapał, patrzyła się na niego obojętnie podczas przeżywania kawałka sera na dnie pudełka, którego spód ma wymiary 12 cm na 12 cm. Przesuń punkty na poniższej siatce, aby narysować spód pudełka, w którym uwięziona jest mysz. No dobrze, czyli tutaj mamy narysować spód tego pudełka. To ma być kwadrat o boku 12 cm. No i tutaj mamy podaną skalę. Widzimy, że taki odcinek. Ma długość 2 cm. To znaczy takiemu odcinkowi na planie odpowiada w rzeczywistości odcinek długości 2 cm. Czyli ile ten odcinek, który ma 2 cm długości na naszym planie, ile ma kratek? No tutaj ma 3 kratki, jak łatwo policzyć. To ile takich odcinków muszę wziąć, żeby dostać odcinek o długości 12 cm? No 12 to jest 6 razy więcej niż 2. Czyli potrzebuję 6 takich odcinków o długości 3 kratek, no a 6 razy 3 to będzie 18. Czyli będę potrzebował 18 kratek, żeby na, nasze, na naszej siatce reprezentować odcinek o długości 12 cm. Czyli dobrze, może wróćmy teraz do, do naszego formularza tutaj. Czyli 18 kratek mam zrobić. No to tutaj sobie. To przesunę. O, 18 kratek to jest strasznie dużo. To znaczy, że tutaj prawie cały, całą tą siatkę będę musiał wypełnić moim rysunkiem. Zobaczmy, czy to się zmieści. O. sprawdźmy odpowiedź. Zgadza się. Oto może zróbmy jeszcze szybko jedno zadanie. Radek sporządza mapę odosobnionej wioski. Każda chata w tej wiosce ma prostokątną podstawę o wymiarach 4 metry na 6 metrów. Przesuń punkty na poniższej siatce tak, aby narysować jedną z chat opisanych powyżej. 4 metry na 6 metrów. A 1 metr to są dwie kratki. Czyli 4 metry to będzie 4 takie odcinki, każdy po dwie kratki, czyli 8 kratek. A 6 metrów to będzie... 6 razy 2 kratki, czyli 12 kratek, czyli muszę tutaj mieć 8 na 12 kratek. To powiedzmy, że w tę stronę zrobię 12, w tę stronę zrobię 8. Wszystkie kąty są proste. Powinno się zgadzać. Tutaj mam 4 takie odcinki jak ten. To będzie odpowiadało 4 metrom. A tutaj mam 6 takich odcinków jak ten. I to będzie odpowiadało 6 metrom. Zgadza się.